zatańczyć więcej? Jeszcze nie koniec. Prze? Jeszcze nie koniec. Zatańczyć jeszcze raz polonezę. Szanowni Państwo, drogie koleżanki i koledzy, tradycyjnie rozpoczęliśmy naszą uroczystość polonezem w wykonaniu uczniów zespołu szkół budowlanych pod kierunkiem pani Agaty Sąber. Mamy zaszczyt serdecznie powitać wszystkich na Georgianum 2009, święcie patrona zespołu szkół budowlanych, którym jest książę Jerzy II Piast. To od jego imienia, które po niemiecku brzmi Georg, wywodzi się nazwa naszego święta. Spotykamy się już po raz 18 na dziedzińcu wspaniałego zamku Piastów Śląskich. Jak w okresie mecenatu Piastów zagościła tu sztuka, taniec, konkursy i zabawy z udziałem młodzieży. A teraz prosimy o zabranie głosu panią dyrektor Monikę Jurek. Bardzo serdecznie powitać wszystkich uczestników i gości Georgianum 2009. Szczególnie serdecznie witam młodzież z brzeskich i grodkowskich szkół oraz dzieci i młodzież z gimnazjum i z publicznej szkoły podstawowej nr 3. To wasze święto, święto brzeskich żaków, które organizujemy już po raz 18 dla uczczenia dnia patrona zespołu szkół budowlanych księcia Jerzego II Piasta. Waszym dzisiejszym zmaganiom, które będą uwieńczone wręczeniem nagród od hojnych sponsorów, będą waszym zmaganiom przyglądać się i przypatrywać goście, którzy zaszczycili nas dzisiaj swoją obecnością. Pozwólcie więc, że w imieniu organizatorów powitam dzisiejszych naszych miłych gości. Mamy gości, którzy reprezentują władze oświatowe, władze samorządowe oraz dyrektorów szkół zrzeszonych w Stowarzyszeniu Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego. Pragnę więc serdecznie powitać pana Rafała Rippela, opolskiego wicekuratora oświaty oraz reprezentującą kuratorium opolskie panią Wiesławę Ostrzegę-Andros